Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ja jestem CEO, to przed wami ostatni odcinek z fabuły Serious Sam 3 BFE. Będzie jeszcze stream, dzień później jak ten film widzicie, będzie stream z DLC właśnie do Serious Sama 3, Jewel of the Nile. Także zapraszam na tutorial, link w opisie, tam będziecie mieli informacje o której, co, gdzie i jak przyjść na stream, krótko mówiąc. Ale panie i panowie, strażnik czasu, ostatni poziom, ostatnia przeprawa, ostatnia walka w tej grze, także cóż. Nie przedłużajmy, zakończmy. Jesteśmy świeżo po ucieczce od Sandwaila. I co? I zobaczymy, jak to pójdzie, co nie? Czeka oczywiście ostatni boss, ostatni Akzan. Najstarszy Akzan? Nie, starszy był oczywiście w czwórce. Akzan czwarty nas czeka do walki. Zaczynamy! To jest jeden z moich ulubionych poziomów oczywiście w samym Seriusamie. Z powodów oczywistych, bo jest to ostatni poziom. Każdy poziom w Seriusamie ostatni jest zajebisty. Każdy jeden. I to właśnie ten poziom jeszcze ma swój taki specyficzny kolor, nie? To jest mega. Tak będą się pojawiać, spoiler się będzie pojawiać i nie będę tak monować tego. Nie, bo to zajmie za długo. I tak sobie uzupełnimy, także... Poużywajmy trochę tego, pobawmy się. Pobawmy się, co? Na tym poziomie. Miejmy fun. A przynajmniej jak najwięcej tego fanu. Would you consider attacking one at a time? They'll never learn. Oni się nie nauczą sam. Dobrze o tym wiesz. Dobrze, ja o tym wiem. Dobrze, ty o tym wiesz. Holy shit, ile ich jest. Macie. To chyba czyścimy, co? O rany boskie, jeszcze więcej! YouTube się nie powiedz, nie mam pojęcia. A już kamikaze leci. Tutaj do nas, tego nie słychać tak z daleka. Tutaj, to jest minusem. Dużo dźwięków nas i kamikaze się wytłumia, no nie? Słyszymy tych, którzy są najbliżej. Niedobrze. Czy mam użytecznego? Co to mamy w ogóle? O właśnie, C4, a propos. Macie! Tak, jesteś pewny? Zgotowałem skrzynkę, będę z niej korzystać. Jak ja ten poziom lubię, nie macie pojęcia. Uwielbiam wręcz, ubóstwiam. Każda taka przeprawa jest niesamowita w Seriusamie. Każda jedna, w każdej grze nic nie widzę. Z tymu strasznie dużo, okej, okay, wyjdźmy się. Przypominam, że mi dalej lampa oczywiście w twarz bije, także... Dodatkowo nic nie widzę. Dobra, tutaj skrabczak bije 5 razy, nie tak jak w czwórce, że 2 razy. Nie trzeba się pilnować. On wybije swoje przy okazji, także. No spokojnie. Plus, oni tu przemyśleli, ponieważ nie możemy strzelić za bardzo w niego. Przez to całą drobnicę, która tutaj jest. To jest minus, to jest problem, ale poradzimy sobie i z tym. Devastator. Trzy strzały ci nie ma, tipi. Ups. Czknąłem E, a nie podziałało. O rany boskie, ta muzyka oczywiście jest. Nie chciałem użyć? To chciałem użyć? No to jest za wolne, no mniejsza. Ale filtr tego jest... Filtr tych byli jest gorszy niż w Seriusamie 4, trzeba przyznać. Pamiętam, że ludzie porównywali właśnie bronie w Seriusamie 3 i w Seriusamie 4, są bardzo podobne, ja się nie zgadzam. Może wyglądowo, może typem broni czy czymś, ale pewnie nie filem. Fi jest znacznie przy czwórce niż trójce. Mi się wydaje, że strasznie bardzo napierdalam tego Seriusama właśnie w części trzeciej, ale zaufajcie mi, że ona jest bardzo, bardzo fajna. Jeszcze widzieliście całą serię, mam nadzieję, na kanale. Jeżeli ktoś nie widział, jest playlista, będzie playlista na końcu filmu, też w kancie końcowej, także tam możecie sobie oczywiście zajrzeć. 5 minut, a my dalej jesteśmy na starcie. Nie wiem, bo jest coś kilku nas, mnie oczywiście nie wychodzi. Dobra. Dobra. I też nie wiem czy wiecie, ale w seriach właśnie tego typu, jeżeli gracie ostatnie poziomy, właśnie tak typowo ostatnie poziomy, biomy jak je słyszę, to staracie, żeby ten poziom był właśnie jak najlepszy, żeby odcinek z tego poziomu ostatniego był jak najlepszy. Bo wiecie, że ludzie będą do niego wracać. Często, żeby to jest zakończenie. Tak jest zawsze zresztą. Cześć Piomechu! Dobranoc Piomechu! Miło było! Dobra, czyszczenie jest w toku. O, więcej wymachano, jutro teraz dwa idą. Oj, to nie trafić nikogo.
Niestety. To powinien trafić? Nie, jednak nie. Stań w miejscu, rzesz. No patrzcie go, widzicie go? On musi tam sobie pójść i dopiero mnie zaatakuje. Co za koleś, nie mogę. A mnie kopnął. Jakim prawem w ogóle? Chyba sercem. Pojechać sobie ostatni. Żegnam. Oj, skrabdżaki, ewakuacja. Ewakuacja, ewakuacja. Rozwalił ciała swoich poległych towarzyszy. Och, well. Dobra, i to na razie jest drobnica, to na razie jest sam początek, no nie? Tego co było w grze. There we go, tam możemy jeszcze iść w ogóle. To się przejdziemy póki możemy. Więc to co zaatakuje, mam nadzieję, że nic strasznego. O! O, o! Co teraz się stanie? Bo coś się musi stać. Nic się nie stało? Nic mnie nie goni? Podejrzane. Ja w temu nie wierzę, ja temu nie ufam, to jest zbyt podejrzane. Ale ciśniemy do przodu, nie poddajemy, dzisiaj poddajemy się. Poziom przypominam, gramy normal. Dobra, na was to jest prosty sposób, tak naprawdę. Ale się espią. Ale atakują. Ale się nie poddają. Dajcie mi dojść do time locka. Piękny tekst. O mój Boże, szczególnie to kamikaze. Prześliczny tekst. Jeden z lepszych, jeden z lepszych. No, o, słyszę byki, tylko nie wiem czy są z tyłu. To byki czy Sandwave jest teraz? Dobra, ewakuacja, ewakuacja. Ale się drą. O panowie. Łup. Widziałem tych dwóch, bo mi oczywiście zagłuszył ten z przodu. Ach, te dźwięki. Możemy strzelać w ogóle zanim się skończyło przeładowanie jeszcze, nie wiem czy widzieliście. Odkryłem to niedawno. Okej. Okej. Ale was leci, panowie. Aż więc sprawdzić, ile przeciwników jest. Mam jak to sprawdzić? Tak. Przeciwników jest 1319. Zabiliśmy 340 na razie. O, wow. Okej. A będzie długa przeprawa. Ale hej, poradzimy sobie. Jestem ciekaw, ile ten film będzie trwał. Czy około godzinę, mniej niż godzinę, pół godziny, 40 minut? Interesujące to jest bardzo. Nic się pojawiło strasznego w sumie. To pod... O, lecą klej teraz. O, skończyła się zabawa. Skończyła się zabawa. Ja pamiętam, że tam jest chyba poszedł minigun dalej, to ja sobie pozwolę trochę tego minigana poużywać. Właśnie na te kleje. Mam go bardzo mało na początek, ale lepszy ryc niż nic. Nie będę się pchał do przodu na Hama. Tak, tam leża mój cel minigun, ale nie będę się pchał tutaj na Hama. No ja już nie wiem, czy dam radę. No nie, tutaj się zespiło, okej. Okay, może tam jednak radę. Nie jestem do końca pewny, jak to wygląda teraz. Skrabczak tam idzie. Ale Skrabczak się nie boję. Skrabczak to jest bieg kapyta teraz już. Ogólnie ostatnio wam powiem coś. Siedziałem z kolegą. Właśnie byliśmy na nocce. U mnie, tutaj, w tym mieszkaniu. I siedzieliśmy sobie i on powiedział, wiesz co, chciałem zobaczyć jak wygląda Serious Sam 4. No, tak cała fabuła, no nie? Siadłem i bite 9 godzin siedziałem i graliśmy, znaczy ja grałem i on patrzył po prostu, jak grałem Serious Sam 4. 9 godzin bite w jedną grę. Nieźle. Słyszę byki, ewakuacja. Mało miejsca do minigana, bardzo mało, ale jednak mam. A panie byku. Dobra, panie Skrabdżak. Po kolei wszyscy. Powinno go załatwić jak najbardziej. Dobra, na byka oczywiście. Albo kula. Albo jakieta. A, Jezus, Jezus, Jezus. To powinno tego dolecieć. Także się nie martwię, że on przeżyje to, bo nie powinno. O, Jezus, to jest zabroń. Zabroń. Ja tu gdzieś idę. Jestem za łuku ślepym. To tu się jest za łuku, ale... Oh, shit! Biegaj sam, biegaj sam! O, wybuchy wszyscy naraz. A wy głupi jednak jesteście, kamikaze. Gdybyście nie byli obok siebie, to... Czy ty przeżyłeś? Jest to co ma nowy. Nie, on przeżył, bo to są dwa z Satoya.
przeliczyłem swoje możliwości. Jakbyście biegali w jednej kupie, to byście byli lepsi i słuszniejsi. A gdybyście jakimś cudem nie afektowali się nawzajem wybuchami, wtedy bylibyście najlepsi, no ale hej, jesteście głupi. A to już nic nie poradzę, przykro mi. Oj! I teraz będę miał fajne porównanie, czy ten poziom, czy na przykład poziom w czwórce jest najlepszy, ostatni. Ale wiem, jak ten poziom wygląda. I jestem w stanie stwierdzić, że ten poziom w trójce jest lepszy od czwórki. Okej, mamy tą wielką bitwę, to wszystko skryptowane i tak dalej, a to faktycznie... Po pierwsze mamy z tyłu głowy, że jesteśmy ostatnim człowiekiem na Ziemi. Musimy za wszelką cenę dostać się do Timelocka, jesteśmy ostatnią nadzieją na ludzkość. Nie dla siebie, dla całej ludzkości. Więc to jest poważna sprawa, moim zdaniem. Czy coś jeszcze jest? Nie, jeszcze skarbrzaka kolejnego. Czemu wy nie biegniecie do tego, jak tu przyjdę dopiero? Nie pojmuję was. To będzie ała, dokładniej. Co tu jest? Czy ten skarbrzak tu przeżył? Czy to był ten, którego ja waliłem wcześniej? Jakie tami? Po prostu dookoła poszedł? Niemożliwe to jest. I am confused. Czemu ten skarbrzak był tak obity? I am confused. I am confused. Is this joke? Zdechnij. Dziękuję. Ty co? Ludziku mały. Okej, szybko tu, szybko tu, szybko tu, szybko tu, szybko tu, szybko tu. Nic się nie stało? Nic się nie stało po raz kolejny. Podejrzewam, to wygląda, by tu miała kula spaść. Tak to wygląda, no ale hej, nie spadła. Te to chciałem na knumy zachować, ale aktualnie widzę, że nie potrzebuję aż tak bardzo. Także to jest plus. Boję się tu wejść. A chyba trzeba będzie. Bo nic tu już nie idzie. Jesus Christ. Siema stary! Przyszedłem się napierdalać. Całkowicie szczerze. Przeżył? Nie przeżył. Dobrze. Ale to nie koniec naszych problemów. Tu będzie grubo. Właśnie w tym przejściu tutaj. Będzie grubo. Zauważyliście, że w całym sobie oprócz czwórki nie było skrzynki, że dawała nam amunicję do minigana? Chyba, że w dwójce było i nie pamiętam. I tu już dostajemy amunicję do minigana. Więc tu już będzie grubo. Oj, będzie grubo. Halo? Siema panowie! Hello guys! Ty musisz paść od razu. Dobra, i teraz tak, mamy dwie opcje. Przejść tam szybko, odpalić jakaś scenka. Albo ponafalać się z Eevee. Są dwie opcje naprawdę. Ja wybieram Tom Diogo. A mi się skończy minigun, to będę żewnie płakał, ponieważ będę miał problem, jakich będzie ogarnę w ogóle. Chyba rakietami. Chyba rakiety będą odpowiedzią w tym miejscu, mi się wydaje. Idzie ich naprawdę sporo tutaj. Także musimy się rozbroić w cierpliwość, własne umiejętności i amunicji dużo minigana przede wszystkim. Bez tego minigana bylibyśmy zgubieni. Ja się jąkam teraz przez cały odcinek, bo jestem podekscytowany tym, co się teraz dzieje. Kończymy Sirius 3! Pierwszy raz na YouTubie kończę Sirius 3! Pierwszy raz na YouTubie tylko kończę jakiegokolwiek Sirius sama, to jest inna sprawa. Co, brakło was? O, nie koniec! Ja myślałem, że koniec, jak głupi myślałem, że to był koniec. Tam czeka na nas kurczy byk. Musiałeś się ruszyć? Musiałeś się ruszyć? Użyłem teraz zaraz to, bo wiem, że on tu będzie. Nie? Dobra, i tu będzie jakaś scenka, z tego co pamiętam. O, powinna być przynajmniej. Nie ma, okej, okay, w porządku, rozumiem. Tu będzie ta latająca suka. Wiem, że to jest zaślubiona Iron Manowi, ale to jest latająca suka dla mnie. Pamiętajcie. Ostatnie starcie z nią. Nie będzie jej w żadnej innej części, także hej! Zatańczmy, po raz ostatni. Czy dasz mi ten ostatni taniec? Dawaj. Technopolipy! Miękkie fyty!
O ty! Ominąłeś mój dewastator! 11, 21 naboje, muszę oszczędzać na tą sukę, naprawdę. Oj, oj. Ona tu powinna być. Nie wiem, czy od razu, czy później, ale powinna tu gdzieś być. Też będą pająki, więc muszę się pilnować, żeby nie dostać zawału. Jakby dostać zawału, są pająki. Co sobie tak no i to wyjebane w niego? Wiesz czemu, panie, jak to idzie? Bo jednak tutaj ci nie ma. I ta muzyka, słuchajcie. Generalnie mi brakowało parę broni, no bo jestem głupi. A wydaje więcej slotów niż broni normalnie by było. Siema. Mam tyle zdrowia przez cały poziom. Holy shit. Z tyłu idą. Co? Jakim prawem w ogóle? Jeżeli oczywiście pominę coś o tym poziomie, nie bądźcie źli. Wiem, że to jest poziom, który bardzo dużo liczba osób lubi, ale wybaczcie, nie za wszystkich sekretów. Też nie staram zdobyć wszystkie. Także miejcie na uwadze, że nie będzie to przejście idealne, nie? Muszę się schować. Muszę się schować. Au, dostaję w dupę. Nie mogłem się ruszyć przez chwilę w ogóle. Wow. Dobra, ty spadaj, ty nie jesteś zaproszony w ogóle. Nie wiem, który by zaproszony na moją imprezę, ale wiecie, o co chodzi. Chyba i tam nawalają, ale ich tu dużo, Jezus. A sobie strzelaj. Dostaję w dupę. Ciężko tutaj nie dostać w dupę od nich, więc... Oj, zepsułem tą megetę. Kuźwa, a jak to idzie pieprzony. To jeszcze małe są. Przestaniesz? Z tyłu przychodzi... Jezus, guys! Calm the fuck down, dostaję 24 na 7. Fuck, man! Zebrała się chmara, cholera wie skąd jeszcze do mnie idą. O! Kolejny zdążył mnie poharatać. Zatem celował w główkę, ale nie mogę. Nie? Nie? A nie się wasz? Ona odchodzi chyba. Bo zmienił się ekran. Czy nie, czy ja jestem głupi? Czy tak stanąłem za skałą po prostu i mi się ekran zmienił? Możliwe, możliwe, możliwe. Ej, a Eman już od starych lat. Od 2011, tak? Nas prześladował swoimi zasiłbionymi. I go w końcu poznaliśmy. W czwórce. Damn. Long term booking. Tyle? Co arachnoidów? Leci tam klej. Jeszcze nie wiem, czy arachnoid jeszcze jakiś przyjdzie do mnie. Piękna nuta. Jezus Maria. Żyś nie umiałeś tylko jej słuchać, naprawdę. Weźmiemy sobie ten pancerzyk. O, w ogóle gdzieś tam wbiegną te kleje, nie wiadomo gdzie i po co. Panowie, tu jestem! Nie żeby coś, ale tu jestem, którego chcecie zabić. See you sam? Kojarzycie? Jakkolwiek? Nie, stary, nie dzisiaj. Tam jest amunicja do Devastatora. Ja jestem zainteresowany tą religią. To nie koniec! O, pojawiła się! Jest zasiłbiona. Nie wiem, czy jedna będzie, czy dwie. Zakładam, że więcej niż jedna. Na poziomie poprzedniej były dwie naraz, więc... A, to damn. A myślę, że będzie kascenka. Byłem przekonany, że to jest kascenka. Wiem, że jest jedna potem. To każdy wie. Ale byłem przekonany, że to będzie jeszcze jedna. No, pomyliłem się. Zdarza się. Jaki arachnoid? Padł od razu. Tam jest, okej. Na razy, kiedy zauważyłem. Dobra, stary, daj sobie spokój na chwilę. Okej. Możesz? No, odpal się. Ała! Co ty robisz? Oczywiście... Mamy jeszcze knuły przed sobą. Co cię w ogóle przerąbane? Przestań! To są nowe, okej. O Jezus! Ała! Dostałem! Gdzie? Gdzie? Z lewej! A, dostała! Też dostaję! Shit, man! Ale dostałem w dupę, okej, muszę się uleczyć teraz. Bo to będzie po mnie. Nie sądziłem, że on mnie trafi. Naprawdę nie sądziłem, że on mnie trafi. A jednak! Jednak byłem w błędzie. Ja cię widzę. Przykro mi, ale ja cię widziałem.
Nie tym razem, koleżanko. Dobra. Panie i panowie, ktoś tam do mnie łoi. Przestań. Chyba jeszcze jedna postać pełzająca z tej strony jest gdzieś. Tak czy tutaj jest dokładnie. Nieładnie. Jeszcze jedna. Tak myślałem, żeby tu dwie. Au, au, typie. Typie, 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 typie. Spokój, spokój ma być. Dobra, teraz to oczywiście na nią, bo zadaje najwięcej obrażeń z jednym zamachem, więc to jest plus. Hej, dude. Wspomnę sobie rakiety, trochę amunicji do wszystkiego po kolei. Pewnie, gdzie, gdzie jest, tu jestem, tam. Dążyłem, no, powiedzmy, że zdążyłem w miarę. Nie było najgorzej, nie było najlepiej, tam idzie kolejny. Ach, no i z liftem. O, oh, shit, shit, shit. Dobra, nie atakuje mnie. Tylko sfejkowała swój atak. Cwaniara. Będę miał atakować jak strzelam kogoś innego, no właśnie teraz. Tam, tam gdzieś. Tutaj, dobra, zajebiście. I widziałem je w powietrze, więc mogłem się obrócić na spokojnie. I przycelować, więc to było akurat. To była jej wina. Przykro mi, trzeba było to zrobić lepiej, paniusiu. Tak teraz jak mi je głośno, że praktycznie żadnego przeciwnika, tego głównego bossa, nie pokonaliśmy w Sojusamie bez pomocy czegoś. No może oprócz dwójce, w drugim starciu. No oczywiście w dwójce, tak samej w sobie, no nie? Dobra, co nas czeka dalej? Of course! Jak mogło się bez tego odbyć? Of course, że pajączki. No przecież. Ojej. Nie tęskniłem za wami, szczerze, ale jak już jesteście, to sobie jedzie w pierdol. Przykro mi, ale taka jest kolej rzeczy. O, hajpie! What the hell? Skąd ty się wzięłaś? Suko wredna! Spadaj! Jest inaczej więcej. Nie jestem pewny, ale muszę się ogarnąć, bo dostaję po dupie. Wiem, że mogę użyć kuli, ale naprawdę zachowuję to na knuły potem. I będzie całkiem sporo potem. A ja się zesrałem tą hype'em. What the kurwa? Nie! 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 No you fucking don't! Ja do tego time locka dotrę. Czy wam się to podoba? Czy nie? Używam jakby i tak mam skrzynkę do uzupełnienia z rakietami, więc lux. Za chwilę się przerzuca coś innego, jak mi tego nie stoczy. Ile kości! Wow! Okej, nigdy nie wiadomo, czy coś tutaj zostało, czy nie. Ja będę się pilnować. A, hype przeleciały z tyłu! To wiele by wyjaśniało w sumie. Dobra, to wiele by wyjaśniało. Okej. Okay. To był za dźwięk tutaj dziwny. Podobał mi się. Idziemy tu po pancerz, trochę się wycimy. Gdzie go zabrałem wcześniej już? Albo gdzie on jest? Tutaj? Tutaj, o, tu hype jeszcze jest. Okej, okay, zabrane. No i teraz skrzynka z rakietami i wracamy się tam, gdzie byliśmy. Tu powinien w ogóle amunę do Vasatora. Jakim prawem? Nie, to nie jest Vasator, to wygląda z daleka. Okej, okay, tutaj pominąłem nic, jeśli chodzi o amunicję. Tak mi się zdaje, przynajmniej pewnie pominąłem. Ale nieważne. Mamy rakiety full, możemy lecieć. Widzieliście w ogóle rakiety plus 65 mi sobie w tym momencie. A mamy full 50, interesujące. O, kolejna hype'a. Czyli tu jeszcze nie jest koniec przeciwników w tej lokalizacji. A ja już poszedłem dalej. Okej. Okay. Trochę życia zebrałem. Tu jest pancerz schowany. Akurat nam się przyda. Dobra. Nice. Coś tu jest ukryte. Powinno być. Właśnie w tym miejscu gdzieś. Nie wiem, gdzieś na skałę wejść czy coś. To miałoby sporo sensu w sumie.
Bam, badam, badum, bum. A jednego sekretu nie znalazłem jeszcze. W sumie smutny jestem z tego powodu. No ale hej, nie będziemy pokazać, pójdziemy oczywiście w dalszą podróż naszą. Rakietnica w dłoń i lecimy. Tu też cztery, nie? Dostaniemy. Tak, dobra. Zobaczmy, co nas czeka dalej oprócz pająków oczywiście, pieprzonych. Powoli, powoli, bo są pająki wszędzie. Tam nie idę, bo tam pająki się pojawią. Siema, stary. Au! Co, nie padłeś po trzech rakietach? Good night. Ok, pająki będą wychodzić teraz z dziur. I ogólnie wszędzie będą wychodzić pająki. Kolejny dewastator do zrobienia dla nas. A my mamy... Nie. Nie ma dziur, nie będą stąd wychodzić. Znaczy się... Holy shit, już wiem, że dostałem dewastator. Oh shit! Dewastator w formie broni jest wszędzie tutaj. Nie wiem, czy pająki idą z tyłu przodkiem tutaj, w tej lokalizacji. Oby nie. A jak tak, to się zesiam i tyle. Dobra, zdychać pomału. Ale będą knumy iść, to pamiętam. Tu trzeba się już przyszykować, bo to będzie grubo. I to bardzo. Tu już dziury są z pająkami, trzeba tutaj powoli na spokojnie do tematu podejść. Bo wyjdę za daleko i będę otoczony przez pająki. Błyskawica tam była w tej, nie wiem czy widzieliście. No i dobra, zaczyna się, zaczyna się, zaczyna się, spierdalamy. Bo się zaczyna zabawa z pająkami teraz. O, bym był tu bezpieczny. Tu gdzie jestem teraz. Bo tego idzie chmara i tego nie widzę dokładnie. Au. Dobra, miniganie, wspomóż mi tutaj. Byłeś moim najwierniejszym przyjacielem przez całą tą serię. Bądź nim dalej. Bądź dalej wybawcą mym. O matko boża. To moja najbardziej znienawidzona sekcja w całej grze. No nie w całej grze, na całym poziomie. Bo idzie ich masa. Tylko staram się zachować pewne broni na właśnie pewne sekcje. Bo jeżeli minigana braknie, to może być średnio, nie? Potem. A braknie mi na pewno, więc będzie zaraz interesująco. Okej, okay, no i teraz jest interesujące już. Bo nie idą nowe, ale ja temu nie ufam. Łoiłem w niego juniumem. Teraz padł, dobra. F6 sobie strzelę. Dlaczego pomogę? Nic tu do mnie nie idzie, nic tu do mnie nie idzie. Okej. Okay. Moje ręka mnie spędzi. Wy tylko jeden byk w ogóle na całym poziomie, żeby to widzieliście. O, podejrzane. Okej. Okay. Oni mnie zachęcają, żebym podszedł bliżej. Czy to jest najlepszy pomysł na świecie? Fuck no. Ale OQL, mówi się trudno, idzie się dalej. Tam nie idę, bo tam się pająki pojawią. Także sorry, but no. Dobra, okej. Okay. Nie ma co, trzeba iść dalej. Trzeba kontynuować naszą podróż. Przez ten poziom. Nie być miękką pizdą, krótko mówiąc. Wiem, że miękkie pizdy są fajne. To nie można tutaj się... ograniczać, kurwa! Dlaczego? Ale ja się pytam szczerze, dlaczego? Dobra. Skończyło się. Skończyło się, sąsiedzi mnie zajebią. Przepraszam. Sąsiedzi, przepraszam, jeżeli ktoś to słyszy. Bardzo przepraszam. To było specjalnie. To było kurwa specjalnie. Dobrze. Bo jeszcze nie słychać tak dobrze jak idą. Albo ja nie mam tak głośno ustawionej gry. Będę wychodzą zewsząd teraz. Fucking hell. Jakiś z tyłu zajdzie, to się nie zesjam. Tam jest tu jakiś zajdzie, to się nie zesjam. Dam radę. Dam radę. Poradzę sobie. Jestem dorosłym człowiekiem. Muszę w końcu przez mój strach do pająków. Cześć. No, powiedziałem to dobrze. Po prostu go przezwyciężyć. Na pewno nie tym.
końcu sobie z nim poradzić, w końcu stawić mu czoło. Muszę w końcu zrobić z tym porządek. Ja najpierw zrobię porządek z tobą. Staję, bo mnie denerwujesz. Nie chcę się tam wracać, nie chcę się tam wracać. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę się tam wracać, nie chcę, nie chcę. Nie zmusicie mnnie. Ja mam rakietnicę, a wy mało HP, więc nikt mnie nie zmusi, żadna siła. Okej. Okej. Ja wam dam pieprzone pająki. Co, mało było wam ściany z milionem dziur? Chciałbym je bubić. Brakuje mi nawet rakiet teraz, Jezus. Czekaj, będę strzelał, z was to ja muszę. Jestem zmuszony, nie przeładowałem jeszcze, a strzelałem już. Dobra, was mogę zabić kilku na raz z tego. I to jest nieziemski plus dla mnie. Myk, no prawie trzech na raz. Oran. Oran. Leczyłem jumpscare. Mam nadzieję, że ostatni w sobie zostanie 3. I więcej nie powinienem zajrzeć żadnego, bo nie ma już pająków, więc... Będę jeszcze w dwójce, ale dwójce są takie inne pająki, w sumie inne kompletnie. Szczerze. Wiem, że miałem ammo do devastatora wcześniej, to mi się wrócić, ale czy się chcę wracać? Nie, koniecznie. Nie widzi mi się to zbytnio. Naprawdę. Okej. Kiedy oni się skończą? Czyli mental ma klony i może ich wysyłać ile chce, to czemu ich nie wyślę ile chce? To jest zadaję pytanie. Znaczy no, dlaczego? Bo to jest gra. To byłoby nie fair. Jak mielibyśmy wygrać z czymś, co się pojawia cały czas, prawda? No trochę średnio. Tak średnio bym powiedział. No. Nie mam może amunicji do niczego. Rakiet coś. Rakiet i tak jest mało. Okej, jeszcze idą, ale to mała ilość. Okej. Kule zbieramy oczywiście na knumę w przyszłości. Mamy sobie do minigana. Armor. Tu się jeszcze pająk pojawił. Ja tu dalej idę teraz. Tak, idę tutaj dalej już, okej. Pojawiają nowi, niestety. Ale nie ma już, nie ma ich aż tak dużo. Tu w ogóle idą, ja oczywiście nie widzę, bo są w ciemności. Skurczybyki. Boję się, że jakiegoś przegapię i mnie obejdzie od tyłu. Mam trochę amunicji do minigana, wykorzystam ją. Czego miałbym nie wykorzystać? Dobra. Wszystkie te zaułki. Mógłbym wszędzie wejść, ale się po prostu boję. Ammunition! I co? Jeden z ostatnich korytarzy właśnie nas czeka teraz. Gdzie będzie niezły dym? Bo tu się właśnie pojawią knumy w tym miejscu. Najpierw pająków oczywiście trochę. Dopiero potem knumy. Przyjął kulkę dla kolegi. Wow. I byczki teraz lecą. Tu się kula przyda 2 za 1. O wow, ile ich idzie. Jaka armia w ogóle. Nieźle, nieźle. Tak, widzę pająka na spokojnie. Dużo pajączków widzę. Niestety. Co mnie nie pociesza, no ale trzeba z tym żyć. Ale mam amunicję do minigana. Korzystamy ją. O, Jesus! Okej, to się nie sprawdza. Nie wiem, że to mówię, ale to się minigun nie sprawdzi. Trafiłem tam, nie trafiłem tam tego, okej, dobrze, w porządku, rozumiem. Tego też nie trafiłem, okej, dobra. 14 kul mam, ale sporo devastatora, także się nie martwię. Jedno albo drugie oczywiście musimy użyć. Także ja wolę ich pozejmować z kul, bo to jest bardziej efektywne teraz. Potem się martwić.
mam 10 kul, ale kule jeszcze mamy tutaj. Mam nadzieję, że szybko mi się uda je wziąć tutaj. Ogólnie wszystko. Dobra, zajebiście. No, zacząłem strzelać z tego, co to się mówi. Misję do minigena mamy, jakbyśmy chcieli, także nie martwi się o to. Tu jestem! Oj, stary. Twój błąd. Wasz błąd też chcesz. Ile was zeszło na raz. O, kula mi się odbija od kuli. Tak się często dzieje w lato. O, Jezu, prosty w rakietę. Ale to zajmuje bardzo dużo HP. O, chciałem je dziabnąć już tymi nogami, nie ma. Nie pozwolę sobie na takie traktowanie. Cały czas chcę w te rakiety wchodzić. Co jest nie tak ze mną? Jeszcze jeden idzie. A ty nie, to jest ten sam. Dobra, o, teraz są klery. Okej, okay, i tam knum idzie. Dobra, to teraz jest moment właśnie w tym momencie. Dokładnie tak. To jest moment, w którym bierzemy minigana i ratujemy się, krótko mówiąc. Od chmaj klirów, która będzie właśnie teraz szła. Okej. Okay. Come on. Jestem ready. Jestem ready, come on. Come on. Jestem ready. Poczekajcie na kolegę Knuma. Ojo. Bo to on jest mocniejszy niż wy. No tak. No przecież. Idzie. Idzie skurwiel. Hahaha, nawet dwa. I on tego przyjmie na siebie, ja pierdolę. Fuck me, man. Jak ty przeżyłeś? Nie powinieneś. Okej, cofka taktyczna oczywiście z Sojusami. Nie to, że się boję, nie, nie, Knuma złoty przeciwnik. Cofka taktyczna. Ja amunicji mam sporo. A ja bym jeszcze zabijał przeciwników na czas, byłoby zajebiście. Knumy są tak wytrzymałe w tej grze. W każdym Sirius samie. Dobra, mam tylko okienko. Trzy idą. Cztery, przepraszam. Może i mam okienko, ale bardzo małe. Chyba zdechnie, zdechnie, zdechnie. Dobra, zdech. Cofnę się, bo to jeszcze amunicję mam. I pancerz i wszystko. Powiedziałem, że się nie będę cofać, ale no niestety trzeba. Bo ktoś tego wymaga. I tym kimś jest Knum. Tutaj 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, 10 ładunków z Devastatora. Czyli Knum jest dwa razy bardziej wytrzymały od Biomechanoida. Dobrze wiedzieć. Czyli trzeba niego też 10 rakiet normalnych? Interesujące, można by było sprawdzić kiedyś. 6, 7, 8, 9, 10. Knuło mi się padło. Gdybyście walczyli po mojej stronie, nie? Panowie Knumowie, byłoby zajebiście. By się podbili mentala. Wszystko by się podbili w sumie razem. Ja cię widzę. Myślisz, że cię nie widzę? Wycił się, okej. Okay. No to mogło być ciekawe z jego strony zagranie. No więc do minigana miałem tam, teraz już nie pójdę do przodu. Ale mam rakietnicę. To też mi pomoże bardzo, jeśli chodzi o klej. No i przede wszystkim kule. Które mi też pomogą. Tu idzie kolejny. Ciebie też widziałem. Dobra, no nie ma rady. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 2 za 1. O, tu jest amunicja do Devastatora. Ale boję się ją wziąć, bo pająki. Ja jednak nie, okej. Okay. O mój Boże. Najwyższy temat zadaje kula oczywiście. Dwie kule i Knum leży. Au, dzięki kulo. Doceniam cię bardzo. Odpierdoliście. Wy też. Dobra.
priorytety! Jeszcze jeden jest, nie? Knum. Nie wiem gdzie, było ich... Zrobiłem trzech, już niemożliwe. Było ich trzech, załatwiłem dwóch chyba teraz. Czy mogę się być, że załatwiłem trzech? Mnie to pasuje, nie? I knumy są szybkie, biją wszystko. Jakby tak pomyśleć. Tak szczerze. Nieźle, nieźle. O, klonowanie w bardzo złym momencie. Bardzo złym. Potrzebna amunicja. A i na wielki napis reload na ekranie. Okej. Z tyłu ktoś? Normalnyś? Za karę. No tak pojedynczo lecicie. Te kleje są tu tylko po to, żeby mnie wkurzyć, nie? O, dobra, jest, jest, jest! Big Daddy! Big Daddy Knum! To już trochę gorzej. Big Daddy's Knums! Nieważne, źle powiedziałem. Odczep się ku... O, idealnie się zużyło. Gdzie on jest? Tutaj. Odczep się. Odczep się. Odczep się. Odczep się. Ty też. A już chciał na mnie biec. Nie wiem, czy widzieliście. Nie ma takiej możliwości. Czy jeszcze ktoś idzie? Nie wiem. Sprawdzimy zaraz. I tam będą kleje. A nie wiem, czy knumy jeszcze idą. Dobra, Sato i minigun, dobrze. Uzupełniamy zapasy. Dobra, teraz możemy się bawić. Idziemy w końcu dalej. No, prawie. Bo tu jeszcze są takie pojedyncze sztuki. No i zbliżamy się do końca tego korytarza. Chyba dwa zakręty nam zostały i będzie ostatni boss, także przygotujcie się. Będzie co najmniej interesująco. Plus 100 zdrowia. To źle świadczy. W ogóle dobrze mówię, że jeszcze jeden zakręt i koniec? Tego korytarza wielkiego? Bardzo możliwe, ale was to ponawalam na razie zakietnicy. A czego bym się tak chce w sumie? Mam taką ochotę po prostu ponawalać zakietnicy. Wkleję. Poćwiczyć. Zobaczyć jak to wygląda. O, denerwuję się strasznie. Ostatnim bossem, nie wiem czemu. Ten poziom ma w sobie taki feel, że no człowiek nie jest pewny. Człowiek do końca nie jest pewny, czy mu się uda. Bo wiemy, że przegraliśmy, ale straciliśmy wszystkich, którzy byli nam najbliżsi. Nie mamy nikogo. I musimy poradzić sobie kompletnie sami. Ale to jest dziwne uczucie. O, im jestem starszy, tym bardziej rozumiem tą grę. I to chciała przekazać. I dzięki tej grze patrzymy oczywiście inaczej na trójkę. Znacznie inaczej. Na czwórkę, przepraszam. Na pierwsze starcie patrzymy inaczej. Co ja gadam? Na pierwsze starcie. Dzięki tej grze patrzymy inaczej na pierwsze starcie. I każdy wie czemu. Że cofnęliśmy się w czasie, pojawiliśmy się w jakimś tym. Ale nikt nie pyta, dlaczego się tak pojawiliśmy. Żeby uratować cały świat. I nie, bo była inwazja obcych i tak dalej, no. Wiedzieliśmy, że sam to są się w czasie, żeby powstrzymać, a nie wiedzieliśmy dlaczego. I co się dokładnie stało. Te uniki są w ogóle mistrzowskie, tak wiem, dziękuję. Teraz wszystko wiemy. I wszystko rozumiemy. Wiemy, po co walczymy, wiemy, po co to robimy. O, rany boskie. O rany boskie, to jest piękne. Gry mają sobie do przekazania sporo informacji. Jedyne co wy musicie zrobić, i my wszyscy, to je znaleźć. I cieszyć się nimi. To jest najważniejsze moim zdaniem. Ile ich leci po raz kolejny? Fucking hell. Nikt mi na to amunicji nie miał.
bez cofania się przez cały poziom. A chociaż może, patrząc na te kule, to kto wie. Wyższy kaliber przeciwnika. Weź pięknie. Ah, let's go bowling. O, jeszcze znalazłem byka przy okazji. Nice. Ile kultu w ogóle leży moich? No, rozwali go to? No. Nope. Nie tym razem. Tylko nie miałem amunicji, mam devastator w razie W. W razie W, bo to jest najbardziej dewastująca broń, jaką mamy w Sojusamie. Haha! Dobry żart. Sekret odnaleziony? Okej, okay. Niech ktoś mi powie, co to był za sekret. Który bardzo szczęśliwy. Bo ja nie mam żadnego pojęcia. Dobra, ilu przeciwników mamy tak z ciekawości? Zostało 19, czy to był koniec? Czy zostało 19 przeciwników jeszcze do ubicia? Znaczy 10, przepraszam, 10 zostało. Mamy full. Dobra, to panie i panowie, nadszedł czas, mi się wydaje. Nadszedł czas skończyć tą grę. Nadszedł czas zbliżyć się z ostatnim bossem. Nadszedł czas już tego wystrzelać, więc denerwuję. O nie, jest ostatni przeciwnik. Jest jeszcze jeden. Czy ja będę miał wszystkich? Dzisiaj... O Boże. Nie, niemożliwe to jest. Nie uwierzę w to, nie. Poważnie? Czy było za mało? Jest ktoś tu jeszcze? Jest jeszcze jeden byk. Już nic nie ma. Ile mam? Dwóch mi brakło! Poważnie! Aaa! Trudno. Ostatnia kascenka w tej grze. Przedostatnia w sumie. Bo jest oczywiście końcowa, nie? Z zapisami. 1300 potworów. Ponad. Wow! Rozwalony w drobny mak. Ale to nie koniec. Nadchodzi. No, wychodzi spod piasku, zostaje obudzony. Właśnie powstaje spod piasku na strażnik czasu, którego musimy załatwić. Sandwave te widzieliście? O, jest i ostatni boss. W sumie zostaje 3. Dobra. Who needs choppers? Zajebisty jetpack, okej. Okay. Lecimy. Mamy jetpack i musimy... Ogólnie jak on się będzie nawał Sand Whale, widzicie, że on się... Gdzie jest nasz boss? Okej, okay, boss zniknął. Oba, pojawił się, okej. Okay. Całe szczęście. No i tak, on nas zawala i ogólnie Sand Whale go bardzo nie lubi z przyczyn ogólnych. I jak każdy Akzan, ten Akzan też się regeneruje. Jak widzicie tutaj w tym miejscu, czyli to są wszędzie, różni wszyscy, mamy pręty, jak widzicie, które musimy użyć, żeby gościa załatwić. Jego musi prąd pojazić. Inaczej to się nie uda. Mamy drzewa, które możemy latać. Jego paliwo mamy gdzieś chyba tu napisane, ale czy jestem pewny. Tak, po lewej na dole mamy paliwo jetpacka narysowane. Gdzie go zużycie? O, widzicie? Jego zużycie po prostu. Dobra, on się musi zeznawać ze Sand Whale'em, wtedy ja wezmę prąd i go porażę prętem. Tak chciałem powiedzieć, dokładnie tak. Użyjmy na Sand Whale'a, bo na Sand Whale może nas zjeść też. Dobra, on się teraz nawala Sand Whale'em, ja biorę pręt teraz i ładuję mu
I jak najwięcej. Jak najwięcej. Ile wlezie. Akurat w dobrej pozycji jesteśmy. Bardzo dobrej pozycji jesteśmy. Nie wiem, czy mu wbiłem ten poprzedni. Chyba nie. Mogę mu to wbić? Nie widzę tego. Nie widzę indykatora, że mógł. Czy może teraz dopiero? A teraz dopiero. Dobra, trudno się mówi. Żyje się dalej, szybko, 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 szybko. Jego tak, jego pojadzie prąd. Tylko nie wiem, ile potrzebuje do normalu mieć prętu w sobie. Kurde, nie zdążyłem tego drugiego wbić, poważnie? Dobra, to będzie dłuższa walka niż myślałem w takim razie. Okej, okay, ponawalę, są oczywiście w skryptu i będą iść cały czas tutaj do nas, więc... To poradzić? Dobra, dostą damage widzicie od tej... tego prądu, on się generuje, jak każdy Akzan, więc... Musimy zrobić tak, żeby nie miał czasu na regenerację, no nie? Nie wiem, czy Noi przyjdą tutaj. Nie wygląda na to, żeby Noi przychodzili. To mnie jest zeptaj, stary. A informacja o nim jest? Tak, to jest Akzan... Teraz Akzan... Akzan czwarty, tak? Gdzie jest informacja? Akzan czwarty, tak. Akzan czwarty. I na Wisy czarnoksiężnik. Dają. Jeszcze raz czas to prąd. Ale żeby wbić kolejny pręt, musimy... O Boże, musimy się uleczyć. I musimy poczekać, aż się będzie dawał z Sand Whale'em. Nie ma innej opcji. Co kule potrzebuje zdrowia. Zdrowia, 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 zdrowia. Nie, 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 bo nas zepta. Nie, bo nas zepta. Nie ma co nawalać mnie go teraz, bo... No tak jak to mówię, to nie ma sensu, po prostu. To czemu tego teraz nie mogę wbić? To jest... O, mogę! Muszę być mega blisko. Ale bez sensu, okej. Okay. Czy odległość jest zależna jest od poziomu trudności? Jeżeli tak, to rozumiem. Obra, trzyma w sobie. Nie to, że trzyma, ale... O, ja to muszę z tą uciekać. O, o. Dobra, szybko tu, szybko tu. Krzanić zdrowie, krzanić wszystko. Trzeba go załatwić. Czy to mi się teraz uda czwarty wbić? Tak, dobra. To teraz szybko się uleczymy. Tylko nie wiem, w którym miejscu. Chyba w tym tutaj, tak, tak, tu w tym. A! Dobra, uleczeni. I teraz by było po nim, gdybym stąd wyleciał. Zdechniesz? Zdechniesz? Jeszcze nie zdechniesz? To za chwilę. Za chwilę jest twój koniec, stary. Mam nadzieję, że tego świadomy jesteś. Chyba jetpack mi padł. O, mi pewnie zdeptał. A mi padł jetpack. Fucking hell, okej. Okay. O, dostał, dostał, dostał. Come on, come on. Yes! Padł. And that's how we do it on planet Earth, you overgrown space cockroach. I odpala się zamek czasowy. I ten humor z Yusamowy oczywiście. Is your dad home? Yeah, tell him Sam's coming over to play, and by play, I mean kill him. Czemu tak... Why, yes. As a czemu tak się światło jest? I am. Moon my... huh? I gotta get to that time lock right now. A wiem, bo się time lock świeci. Dawa łazi. I bum, zdążyliśmy w ostatniej chwili. Nasza planeta zostaje kompletnie zniszczona. Na sam koniec gry. Uświadamiając nam, że tak, przegraliśmy. Może uciekliśmy w przeszłość, ale przegraliśmy. Niestety przegraliśmy.
nie zdołaliśmy ratować ziemi, ale zdołaliśmy się cofnąć do czasów, w których będzie to możliwe. Panie i panowie, kawał dobry gry, kawał niesamowitej gry, niesamowitej strzelanki, fabuła ale mimo wszystko... Nie, fabuła, nie, cofam to, fabuła była zajebista. Bo uświadomiła nam, że tak, przegraliśmy. Nie daliśmy rady obronić naszej planety, niestety. Ja to pozwolę sobie pominąć. Sorry za piosenkę i tak dalej. Panie i panowie, Serious Sam Fusion, połączenie oczywiście Serious Sama pierwszego stacia, drugiego stacia i trzeciego stacia. Trzeciego stacia z BF i po prostu trójki. Kawał dobrej gry, naprawdę. Oczywiście są momenty, w których się można przyczepić. Jest to mój najmniej ulubiony Serious Sam ze wszystkich, naprawdę. Dlaczego? Przez te wszystkie ciemności, ja nie widzę ciemności. Oczywiście chcieli to zrobić w sposób specyficzny, żeby to była jedyna gra, gdzie to występuje, to nawet w takich dużych ilościach. I tak, czy mi się to podobało? Nie, to mi się nie podobało zbytnio. Niestety. Wiem, że możecie wyłapać momenty, w których ja po prostu łoję Serious Sama z błotem, szczególnie właśnie trójkę, ale zaufajcie mi, że grało mi się naprawdę fajnie. Naprawdę mi się fajnie prowadziło tą serię. I mam nadzieję, że wam się fajnie oglądało tą serię. Także jeszcze raz, w opisie na dole jest link do Twittera. Na tym Twitterze, w dzień, w którym to widzicie, będzie informacja o jutrzejszym streamie. Jak widzicie, ten odcinek, jutro będzie stream, na którym będziemy grać DLC, kampania właśnie DLC Klejnot Nilu. Będziemy to właśnie grać, tą właśnie, to są chyba trzy poziomy, z tego co pamiętam, w Klejnocie Nilu. To jest DLC do Serious Sama 3 BFE. I po właśnie tym streamie zaczynamy serię Serious Sama pierwszego starcia. I to będzie bardzo fajna seria. Mam taką nadzieję i oczywiście nie gramy w HD. Będziemy grać w wersji klasycznej, w wersji oryginalnej. Pierwsze stacie to jest pierwsza oczywiście gra pełnoprawna klasyk, która została wydana z serii Serious Sam ogólnie. Także będzie ciekawie, będzie fajnie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, najczęściej się pali. Zapraszam was za kolejne odcinki na tym kanale i na kolejne odcinki Serious Sama ogólnie. Trzymajcie się. Pa, pa.